Urządzenia do ćwiczeń stanęły już na terenach rekreacyjnych nad rzeką Łochnią. Korzystać z nich będzie można już jutro po założeniu sztucznego podłoża. Przypomnijmy, całe zadanie realizowane jest w ramach kutnowskiego budżetu obywatelskiego. Specjalnie lokalizację tak wybieramy, żeby to było przy placu zabaw dla dzieci, bo często jest tak, że dziecko bawi się w piaskownicy czy tam na urządzeniach, no a mamusia może w tym czasie sobie trochę poćwiczyć. Zamontowano 10 urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych o różnym stopniu trudności i na różne partie ciała. Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z twistera, nart biegowych, ławki do brzuszków, sztangi, a także drabinki pionowe i wahadła. Zbliżają się wakacje i być może dzięki tym urządzeniom wielu kutnian znajdzie dla siebie ciekawą alternatywę, jak atrakcyjnie spędzić wolny czas. Moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Przychodzi tutaj wielu rodziców z małymi dziećmi i ze starszymi dziećmi, także to będzie aktywna forma wypoczynku dla wielu rodziców. Będzie Pani korzystała? Będę.